Liga Redbox, kolejna kolejka za nami, jesteśmy po ostatnim meczu. Ekstraklasa zaczęła, my powoli kończymy, myślę o tej piłce zawodowej. Tutaj też zacznę od Ekstraklasy, bo wydarzenie duże. Widziałeś ten mecz i powiedz, jak on się zakończył i czy coś rozstrzygnął już tak, że możemy zakomunikować? Nie, no... Myślę o meczu Nissan autoterenowy. Myślę, że akurat to spotkanie było... Jak zawsze to przyciągnęło wiele emocji, na pewno stało na poziomie bardzo wysokim, bo jak zresztą większość meczów w Ekstralidze, wygrały auta, choć powiem szczerze, że Nissan był blisko przełamania tej pasy właśnie porażek, na 7 minut przed końcem prowadził 5-3, jednak mądra gra aut i wycofanie bramkarza spowodowały, że Nissan niestety zszedł z parkietu pokonany. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia, no to dopiero się zacznie. Teraz się zaczną play-offy, teraz będzie tyle meczów, że... Rozstrzygnięcia przed play-offami. Tak, myślę, że tutaj, no mówię, czub tabeli jest tak spłaszczony, że na pewno jeszcze się wszystko może wydarzyć. Na pewno jest znaczące, że auta odzyskały formę, odzyskały rytm i naprawdę grają bardzo dobrze. Rozstrzygnęła się też tam w tym weekend jedna sprawa 6. miejsca. Mimo że wczoraj Testat zremisował 5-5 z Alpiecem, ten remis też im daje miejsce na 6. pozycji, ponieważ dzisiaj drużyna Meditechu przegrała z Jewelem 9-8. Nie tak dawno pokonała Nissan, więc Ekstraklasa. Dobrze, jesteśmy przed emocjami play-offowymi. Pierwszą ligę chyba znasz dobrze, bo grasz w pierwszej lidze. Nie zawsze, ale to też jakby obserwuję cię bardzo, bo sędziujesz od rana do wieczora. No i ten mecz, gdzie zawsze pełne emocji, całej siły, zaangażowania. Też się coś wyjaśniło? Myślę, że tam jeszcze kwestia jest jednego miejsca właśnie. Nie, dokładnie nie analizowałem teraz tej tabeli, aczkolwiek na pewno cztery zespoły sobie to zapewniły. Filuś, Redbox, Ecovital i Pomagramy, która wygrała rundę zastępczą z kompletem zwycięstw. 30 punktów, 10 zwycięstw, także myślę, że to jest naprawdę przy tak wyrównanej lidze, no powiedzmy szczerze. Nie? Z kolei piąte i szóste miejsce, o ile się nie mylę, jeszcze tam teoretycznie jest sprawa do rozstrzygnięcia, tam DPD, o ile się nie mylę, ma jeszcze ma szansę, także tam jeszcze ta, w następnym tygodniu ta kolejka całkowicie nam wyjaśni sytuację i będziemy też znali podział tabeli. Pisałeś ostatnio o Podchmielonych, stąd też zjawiliśmy się na meczu Podchmielonych z Chludowa. Fajny zespół, nowy, pewnie brakuje doświadczenia, ale jakby takie zespoły pokazują dużo żywiołowości. No i kilka też udanych zagrań z Włochami dzisiaj, zlewani, zremisowali po dramatycznym meczu, wcześniej dwa zwycięstwa, więc też pokazuje to, co ja też zawsze podkreślam, że gra, jeszcze raz gra, działa na plus tych zespołów. Podchmieleni dobrym przykładem, dużo się namieszało w tej lidze? No tutaj akurat mówię, no faworyci są, praktycznie faworyt jest jeden, drużyna Piele, która myślę, że po pierwszej porażce w pierwszej kolejce z Goals Plus wygrywa mecz za meczem i już myślę, że tam nawet przed zaczniemy teraz play-offy, to Piele już sobie wcześniej zapewni mistrzostwo. Natomiast o drugie, trzecie miejsce tutaj będzie walka pomiędzy właśnie Goals Plusem, Teo Team i prawdopodobnie drużyna FC Premium Carpet jako czwarta też się dostała do tych play-offów. Z kolei Podchmieleni, tu punkt kolejny, myślę, że w środkowej tabeli będą, troszeczkę mnie rozczarowują właśnie wspomniana drużyna Prania Lawani, która jest z Włochów, dwóch panów, którzy troszeczkę nie grają. Włoski temperament ich ponosi. Włoski temperament można zrozumieć, ale niektóre zagrania są powyżej naprawdę krytyki i uważam, że oni niesmacznie to pokazują, bo oni pokazują swoją kulturę, takie rzeczy, a my staramy się im nie przeszkadzać w tym, a ciągle mają pretensje, także to jest takie... Sali Włosi, jakby też jest na co patrzeć, na ich ekspresję w grze. Na koniec chciałem zapytać, twoim zdaniem, bo też rozmawialiście o tym, były fajne akcje, strzały, super, nie wiem, akcje tygodnia na gorąco, mógłbyś wrzucić jakąś taką jedną czy dwie akcje zawodnika tygodnia, który ci zapadł w tej chwili w pamięć, bo będziecie to jeszcze analizował. Myślę, że tutaj akurat dwóch, trzech zawodników mogę pochwalić. Na pewno Darka Cieleckiego, który w meczu właśnie z Redboxem graliśmy, do przerwy prowadziliśmy 7-1.
skończyło się 11-11, Darek strzelił 9 bramek, także myślę, także nas Darek troszeczkę poukładał. Z kolei na pewno Łukasz Małecki z drużyny Teo Team dzisiaj, myślę, że bramka kolejki, świetnie minął nad głową, przerzucił piłkę, strzelił z lewej nogi, piękna bramka, także tutaj Łukasz, gratulacje. Oraz na pewno jeszcze Mirecki z Nissana, piękny strzał, właśnie też były dwa typy właśnie do bramki kolejki, akurat dzisiaj Łukasza zobaczyłem, Łukasz myślę, że będzie kandydował, bo ta akcja była naprawdę pierwszej ligi, pierwszoklasowa, także super to zrobił.